Siema, siema, jestem Riot Jeep, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Konisty. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku, witam również czat ze mną, który jest na żywo. Witam was na YouTubie, przypomnę oczywiście łapce w górę subskrypcji. Ponadto dzisiaj nie będę sam, dlatego też możecie wpaść do tej osoby, która jest w opisie. A kto to oczywiście Krzysiek, dzisiaj Krzysiek będzie wymagał w siewach. Jedzie swoim zestawem tutaj z gospy swojej. On ma trochę nowe zestawy niż ja, więc raczej będzie to wyglądało trochę inaczej. Zobaczymy jak się... Jak faktycznie wygląda ciągnik, a nie jakaś taka moja papierdółka 60 Optimus Prime Transformers. Więc spoko. Ja sobie na niego czekam, bo za chwilę mam przyjechać. Coś też za chwilkę wam pokażę. Mianowicie ziemniaki. Ziemniaki tak one wyglądają, wysypane całe. Spora pryzma, nie? Kurde, to będzie tyle tysięcy zarobione, że masakra. A to też tysięcy. O! Krzychu wjeżdża. Ja pierdziela, ale się wrąbał. Proximo przyjechał dzisiaj. Ło. Siema. Dzień dobry. Ja na siebie przyjechałem. A no tak, tak, dobrze, też szufla, czekaj, szufla trzeba zbić. Szufla. Siema. Dobra. Dobra, więc tak mówię, do Krzyśka będzie wpaść na kanał. On ma swój kanał na YouTube i na Twitchu również, więc link do tego macie w opisie. Bo mega pomaga mi na tej serii ostatnio i super. No i co? Słuchajcie, ruszamy się siewami. Jak będę tam działać na tych siewach, to wam pokażę, co się stało, bo się zmieniło bardzo dużo. Dobra, chyba bez przedłużania. Nasiona tam masz, nie? Ja ci tam potem oddam z tak, nasionka mam. Jeszcze. Okej, okay, tak, tak, dobra. Wszystko pełne. Dobra. Więc my dzisiaj siejemy pszeniczkę. Ja dosyć już odpalam. Wszystko co mi potrzeba. Cześć, odpalę sobie tak. A i jeszcze jedną rzecz muszę zmienić, bo też nie zmieniam tego. A może się przydać w sumie. O, tak będzie trochę lepiej, nie? Dobra. Okej, okay, ja już podjeżdżam. To co, jadę pierwszy chyba, nie? Ty jak pojedziesz za mną, tak, czy zawrócisz tak coś? Tak, pokazałeś jakie pola jeszcze, nie? A, no, no, no. To, spoko, spoko. Znaczy w sumie mamy tylko jedno pole do psienia, nie? Tak naprawdę. Więc szybko fajnie pójdzie właśnie, bo mówię, Krzychu mi też ogólnie pomagał tutaj z wycinką tego drzewa. Mówi, że jak ktoś to może teraz przyjechać mi pomóc siwami, bo on się siewnikę nie schował do końca u siebie. Także elegancko. No i dobrze, jedziemy oczywiście sobie, musiałem troszkę sobie zmienić biegi, ale fajnie. Krzysiek tam ruszył, więc tam nas puścili. Słuchajcie, jedziemy sobie na pole nowe, znaczy nowe i do końca nowe. Tam gdzie mieliśmy kukurydzę, gdzie z Krzysiem działaliśmy bardzo mocno. Będziemy dzisiaj siać pszenicę, nie? Ja może trochę przyspieszę, bo to Krzychu ma fajnie się sprzedzik, ale ta proximka mega wygląda, kurde. Krzysz sobie radio jak działa, słyszysz mnie? Czy łapie dobrze słychać. Dobrze, łapie dobrze. Okej, okay, zajrzamy tutaj i patrzcie to. Całe to drzewo, które tu było, wycięte, sprzedane, wykarczowane, pole zaorane, obrobione już i gotowe pod siew. Oszczędziłem po prostu wam tego, bo wiem, że nie do końca byście chcieli to oglądać. Bo to jest nic takiego bardzo ciekawego, więc wiecie, nie? Gdzieś tam wam to po prostu skipnąłem to i Krzychu mega mi tutaj pomógł, bo też nawieźliśmy tutaj razem wapno już na to pole. Pobrnowaliśmy też to po orce, no i wszystko wygląda teraz elegancko, nie? Mam nadzieję, że mnie strolujesz i siejemy pszenicę, nie? No pszenicę, no spokojnie, nie? No i super. No więc patrz jakie ogromne pole wyszło. Ogólnie ma ono 70 hektarów... hektarów... arów. Proszę bardzo. 74 ary chyba ma, więc pole ex aequo, jedno z większych, razem chyba z tamtym pole, takim dzierżawą, nie? Dzierżawę też będziemy sobie ogólnie kupować niedługo. Już tak na stałe, raczej w kolejnym stanie, bo już będzie drugi rok dzierżawy i po tym drugim właśnie roku chcę już ją sobie zakupić. No i co jeszcze? A, chciałem trzeba oczywiście wam powiedzieć, bo tego ostatnio mówiłem, a dzisiaj z widzami to ogarnęliśmy, żebyście wpadali na Twitcha, bo streamy ponownie wróciły na stare swoje tory, czyli od poniedziałku do piątku, od godziny 16 jestem dla was dostępny, więc nie 17, a 16, godzinkę wcześniej i oczywiście do 22, także wpadajcie śmiało, wbijajcie, no i będziemy coś tam sobie działać na tych streamkach, między innymi też właśnie takie nagrywanie odcinków się zdarza. Dobra, ja to sobie cofnę. Idzie tam ci w ogóle dobrze? Nie, nie, jakby ten? Gdzie idzie, no okay. Spokojnie. Dobra, ja pojadę naokoło jak coś tam, nie? Pan z drugiej strony. Okay. No i zobaczcie, taki tam się clean trochę zrobił w tym miejscu. Ale nie wygląda to w sumie źle, nie? Więc jak najbardziej spoko. Jak najbardziej spoko to wygląda. Trochę takie pole tutaj nam zawijane widzę wychodzi. O, trochę zawijane takie. Dobra, to już to po prostu w tym siewnik i ogień lecimy z tym. Coś ciekawe? Pewnie was interesuje, ile to zarobiliśmy na tym całym polu i w ogóle na tej wycince. Za drzewa grubo ponad 100 tysięcy. Nie pamiętam dokładnej ilości, kasy, którą zrobiliśmy, ale myślę, że to jest coś około 120 tysięcy. Co to zrobiłem? Spłaciłem kredyt 100 tysięcy, który mieliśmy, więc super rzecz. Parę drzewek posadziłem też, żeby nie było tak łyso. Kupiliśmy trochę wapna, trochę właśnie ziarna między innymi na to pole i na kukurydzę, która będzie tam siana na wiosnę. No i to w sumie chyba tyle. Chyba tak. No,
chyba tyle, więc stało nam jeszcze 9 tysięcy na koncie i jesteśmy w końcu na plusie, nie? Ja wiem, że to był ogólnie bardzo duży save changer, że tak powiem, jeżeli chodzi o tą wycinkę tego drzewa, bo im też mamy więcej pola, to przy okazji mamy też więcej pieniędzy, nie? Bo w końcu żeby się trochę od tego dna odbili, ale tutaj w krzaki wleciałem. Dobra, Krzysztof, jak tam u ciebie, co tam u ciebie idzie? To jakoś spoko? Idzie na spokojnie, idzie. Dopiero 5% ziaren wzięło, nie? Tak? Spokojnie. To mi dycha poleciało. A ty masz większe zbiornie chyba, nie? No na pewno, nie? No. Fajnie ta proximka. Ty, dałbyś dzisiaj ją przejechać potem? A, można. Kurde, bym się bardzo chętnie pojechać tą proximką, bo mega wygląda, nie? Także superancka sprawa. Ja bym się przejechał taką 60-tkę taką dowaloną. A właśnie, bo mówiłem, słuchajcie, pamiętacie czkarnie z odcinka 59, nie? Z tą tutaj Krzychu właśnie przyszedł sieczkę ogarnąć ze mną. Krzychu zgodził się, że żeby mi to sieczkarnie sprzedać za bardzo fajne pieniądze. Tam chyba 30 parę tysięcy plus 30 tysięcy sama sieczkarnia plus nadstawki osobno. Więc będzie sieczkarnia kupowana i dlaczego? Bo będę leciał teraz z kiszonką nie tylko z kukurydzy, ale także z trawy. I ta kiszonka z trawy będzie jeszcze na tym sezonie, już niedługo, jak tylko zrobimy się na kosy, nie? Więc jeszcze Krzychu mnie zostanie na parę dni i pomoże mi to jest między innymi z tą właśnie kiszonką na trawę. No i zobaczymy, co z tego będzie, nie? Okej, ja to właśnie sobie dojadę do tego i może się tu się zamienimy, co? Trochę tak poprzeczna karabin na początku w sumie, ale... Otóż właśnie, siemanko Smenku, witam serdecznie. No, więc właśnie ten, co chciałem powiedzieć. Okej, okay. Oto w sumie się obrót spokojnie, nie? Ja tu już sobie wjadę normalnie na to pole. Ej, tu już sporo obsiany jest, kurde, jak to szybko leci. No to... Masakra, ja dzisiaj myślałem, że to pole może ono się nie uda zrobić, ale widzę, że jednak jest szansa bardzo mocna na to, nie? Okej, okay, dobra, ja tu już sobie wjadę. Tam ci na lusak coś rzucę. Okej, okay, poka tą bestię. To jest proximka, tak? Nie niczego, nie? No wiadomo, to, że nie jestem głupi, nie? O! Pa, co to ma? Don't touch my zetter. Boże, co? To tylko naklejka. Ja pierdzielę, co tam było. Dobra, klimę masz? Zamyka ci drzwi tutaj, czy jak? No oczywiście, a jak? Kurba. Pania w tej 60, co tu jest wszystko? Klimę masz, masz klimat pan, otwieram wszystkie szyby. Tu nie ma klimy, to jest klimat, panie. Tak, klimat, no. Czekajcie, o nie, puściłem. Kurde, ale... Ej, fajne to jest. Powiem szczerze, że nawet myślałem nad czymś takim, że zakupić sobie taką proximę, ale zrezygnowałem na rzecz właśnie nowego ciągnika, który zobaczycie niedługo, jak tylko skończę szkołę rolniczą, bo jak wiecie, jestem w trakcie robienia papierów na młodego rolnika. Znaczy, się, zanim złożę kwitę na młodego rolnika, trzeba się wyszkolić na niego. Dlatego właśnie uczę się bardzo mocno i jak tylko kwitę odbiorę już tam, powiedzmy końcówką maja, to będę składał kwitę, żebyście przed już żniwami móc zdjąć dotację i zakupić nowy ciągnik, jaki zobaczycie długo, a naprawdę petarda, szykuje się petarda. Mechanik robi także mega rzecz, nie? Nie zdać tej szkoły? Stary, weź się tak nie gadaj, muszę zdać. Wiem, że są kamyczki, ale potem sobie to pozbieramy oczywiście maszynką taką, wreszcie bardzo nie mi, nie? One powinny tutaj to jakoś w miarę ogarnąć. Panie, ja się nie dziwię, że pan tak szybko w tego zbiornika tak leci, jak ta 60 tak zapieprza. No, no, idzie szybko, nie? Dobra. Jak przecinak. Kurde, ale nie, mega. Nawet wiesz co, Krzysiu? Kurczę. Kto wie, czy na dłużej to nie wpadniesz czasami na te odcinki, bo mi się mega... Nie wiem, jak ci się w ogóle gra, nie? Tak szczerze tutaj na tym. No fajnie się gra, nie? To jest jakiś taki, wiesz... Można pośpiesz z kimś, nie? No dokładnie, nie? Zawsze te odcinki są takie same. Właśnie, może... Czego ja pytam ciebie? Ty to nie masz do gadania. Widzowie, słuchajcie, czy chcielibyście odcinki z Krzychem? Części odcinków, więcej odcinków z Krzychem, a być może nawet... wiecie, żeby ta seria gdzieś tam się powoli przekształcała właśnie w taki bardziej multiplayer, nie? Tylko niestety musiałbym grać bez zwierzątek. Ale jak najbardziej dajcie znać, nie? Co myślicie o tym? Właśnie na czacie też możecie napisać na Discordzie, na Twitchu. No i wydajcie znać na YouTubie, nie? Co myślicie o czymś takim? Więc to trochę poczekam, bo ty tak kurzysz. Tak kurzysz. To siątka, to nie wiem, co z niej się kopcić, że spod tego się wynika już, nie? Taki ogień daje, nie? Każdy musi być z Krzysiem. Lecimy multik. Znaczy na pewno będzie ciekawie, bo dwie akcje na raz, a tak niedługo planuję trzeci ciągnik. Także... No, mogłoby być ciekawie na pewno, nie? Ta jedna osoba się to na pewno do pomocy przydała. A nawet w sumie do pomocy wtedy już do prowadzenia gospodarstwa, nie? Byśmy razem lecieli.
Mega rzecz. I nie ukrywam też, że ogólnie odcinki z Krzyśkiem są spoko, bo mogę sobie podstawać maszyny, na które normalnie mnie nie stać. Bo Krzychu to bumper, jest jeden wielki, więc super. No a Krzychu ze przekazy przypomni, jak to się kiedyś robiło tymi siątkami. Oczywiście. Dokładnie, sobie mogę... Co mówisz? Że mogę taką sześciątkę odpisywaną, nie? Pooglądać. Ona się odpisywana nie raz, nie? Ale no, dzięki, że mnie puściłeś w ogóle. Ja wam pokażę może, jak to wygląda tak z tej strony. Więc proszę bardzo, akordzik. Proximka. Fajna Proximka, mega. Ona ma chyba 80 koni, coś takiego, więc niedużo. Kolejny ciągnik, który będę kupował, będzie już no, ponad setkę, nawet sporo ponad setkę. Ale to dlatego, że bardzo mocno za chwilę pójdziemy w pola. Duży rozwój nastąpi i po prostu boję się, że zabraknie mi maszyn, nie? A już teraz ten sezon trwa długo, bo do hektarów się zrobiło trochę więcej. Wiecie, ogarnie drzew, powiększanie pól, to wszystko ma na siebie taki, to wszystko tak wpływa bardzo mocno, że potem... Proszę. Jadę spaghetti z rana tutaj. A właśnie, ty, bo będzie padać o 15, musimy się wyrobić z tym siwami. No spokojnie, dwa ciągniki, nie? No, więc elegancko to myślę pójdzie. Dobra, ja sobie podjadę już chyba tam na drugą stronę, nie? Okej. Krzysiu, weźmy drugą gospę, nie będzie sąsiad? Znaczy, no niby tak, tylko wtedy wiesz, może być problem, bo czasami Krzysiu też będziemy się coś ogarniać u siebie i... No trochę słabo, nie? Jednak bardziej wolałbym, żebyśmy robili na jednym, wtedy by szybciej to praca szła. I komputer może nie wyrobić. No tak, też to też racja, nie? Więc na pewno byłoby też ciekawe, gdyby się we dwóch tutaj działało, nie? No to zobaczymy niebawem, nie? Jak to będzie wyglądać. Póki co odcinek Krzysie bardzo fajnie się przyjął. Obejrzeliście go grubo ponad 4000 razy, także spoko, bo jak na moje odcinki daily też co robię, tak około 2000 do 3. To ten akurat fajnie poleciał. Więc dziękuję serdecznie za aktywność taką i no, mam nadzieję, że też wam się te materiały tutaj będą dalej podobać, nie? Mam nadzieję, że ci starczy nasion. Ile tam masz w zbiorniku? Ja mam 80% jeszcze. O to spoko, kurczę, to fajnie, to starczy raczej. To raczej starczy, ja to nawet nie wiem, kurczę, to dobrze dosiewam. Szczerze mówiąc. A, ty pojechałeś za mną, okej, dobra. To ja pojadę sobie teraz tędy. No, więc fajne poletko i powiem szczerze, ta kolonia, hybrydowski, dzięki za followka, witam serdecznie. Kolonia na tym sejwie przejdzie taką transformację, tutaj pojechałeś. Tak, dobra. To nie, co ten, myślę, się pokiełbasiło. Kolonia ogólnie przejdzie wielką transformację, chodzi do tego sejwa i naprawdę, wierzcie mi, że w setnym odcinku niektórzy ludzie będą pytać w konarach, co za mapa, nie? Że tylko gospo będzie właściwie się jeszcze zdradzało, bo widzicie, te pola bardzo ładnie tutaj lecą. A jeszcze wiele przede mną pól do kupienia, do łączenia, bo chcę właśnie takie rzeczy się bawić, nie? Włączenie, znaczy kupowanie nowych pól i łączenie je ze starymi. To jest rzecz naprawdę super, nie? Dobra. No i co, słuchajcie, jeszcze tak. Propos odcinków, to się jeszcze pojawi. Pojawi się jeszcze pewnie odcinek z tej sieczki, którą będziemy robić z trawy. Dopełniać jakby ten silos, który zrobiliśmy z kukurydzy, bo za mało kukurydzy było w tym sezonie, totalnie za mało. Ja wam się postaram jeszcze na wiosnę trochę kukurydzy dosiać, nie? Znaczy, tamto pole tylko sobie w ziemniakach będzie w kukurydzy. Do tego jeszcze kupimy jakieś nowe pole prawdopodobnie. No i ta kukurydza będzie mocno robiona, bo z taką mocnością jak Krzychu jest, to już w ogóle idzie mega akcja po szybkości. To byśmy to właśnie mogli tak ogarnąć, że więcej kukurydzy. No a póki co musimy sobie tym radzić jakoś tak. I też jak już kupiłaś tą ścieżkarnię, to będzie co innego, nie? No, także ogólnie fajnie, bo mówię, 30 koła za taką ścieżkarnię to nie jest jakoś specjalnie dużo, a przede wszystkim jest to mega duża wygoda dla mnie, jak i na pewno też dla Krzycha, jakbyśmy sobie już działali we dwóch. Bo nie trzeba jedną żółtówką jeździć, tylko fajnie ścieżkarnię na szybkości leci. Ty rób sobie spokojnie, to ci odbije, nie? Spoko. Panie, patrz jak ty. Ale akcja. Panie, a ty przy tym remoncie tej 60-tki to żeś chyba o klaksonie zapomniał, bo tu mi tak nie działa nic. Oj, tam coś trybi powolutku. Szanuję za dźwięk obserwacji. A dziękuję, Hybrydowski. Ja jestem ogólnie mega fan Wieśka, także. No. Jest. Kup sobie suba, zobacz, co to ci wyskakuje, nie? Jak za suba, to jest super dźwięk w ogóle, nie? Wiesz, to ja myślę, że to niedługo można zrobić jakąś miniatureczkę nawet fajną, nie? No, tak, można. Także jakbyś tu gdzieś był w okolicy. No bo to już od mojej strony mam dość, nie? Tutaj jest. No, to teraz to można porobić, nie? Także jakaś tam gorąca świątka w twojej okolicy, jakby była, to bym poprosił tutaj, żebyś podjechał. To co, wyrobimy zdjęcie, zaraz wracamy i widzimy się za chwilę, nie? No i wszystko, wracamy teraz z powrotem. Słuchajcie, też na początku bardzo właśnie tutaj Sebel mówił.
żebyście też pamiętali o tym, że reaktywowałem TikToka. W sensie TikTok wraca sobie do łask, on tak znowu sobie wraca, ale teraz myślę, że wróci trochę na dłużej. Więc jak coś, to możecie wpisać na TikToka, link do niego macie oczywiście u mnie w opisie. Wpadnijcie, zobaczcie, jakie tam są szoty, bo zwykle te... O Boże, przepraszam. Bardzo przepraszam serdecznie. Te szoty, które tam trafiają, potem wracają też na shortsy na YouTube'a. Także warto, żebyście też śledzili TikToka, bo tam są oczywiście na wiele wcześniej. Dziękuję za fałka tutaj. Jakiś chyba numer telefonu ktoś wysłał. Kupę na Proxima? Nie, to jest Proxima od Krzycha, ale dzisiaj akurat nią sobie jeżdżę. Chcesz się zamienić dalej na ten? Na siątkę? No, można zmienić na końcówkę, okay. Nie? Dobra, to już wtedy cię podjadę. O, tylko 5 biegówka to jest, widzę. Jak to się, nawet jak się trochę po tym jeździ posiadłem, to i tak jeszcze to będziemy jeździć przecież tymi bronami, nie? Także to się nie ma co martwić z tym, żeby tam nikt zaraz nie pisał, że nie posiadłem. Dobra, opuszczam. A, czekaj, tutaj? No dobra, tutaj opuszczam. Raz w czasie będziemy jeździć, czekaj, bo tam potem wyjdzie taki ten clean trochę średniawka, więc tak się będzie jeździć i będzie spoko, nie? No, więc już kurczę, naprawdę niedługo zbliża się bardzo dużo fajnych, ciekawych zmian na tej serii, w save'ie, bo właśnie jak mówię, nowy ciągnik, nowe maszyny zaraz polecą. Uwierzcie mi, że za ziemniaki sobie, myślę, że ziemniaki to jest spokojnie 50 tysięcy na plusie, nie? Za zboża kolejna 50. I tak naprawdę jesteśmy już tutaj z kasą, spokojnie 100 koła do przodu, więc na luzie kupimy sobie tu sieczkarnię, kupimy nowe pola i tak naprawdę... Bardzo mocno save się rozwinie, więc jeszcze czekamy. A tak jeszcze miód mam, jajka cały czas się tworzą. Pamiętajmy też oczywiście o szklarni, która cały czas działa i tam paleta papryki już jest gotowa do sprzedania. O, sorry, tutaj tak sobie wcisnę się. Tak paskudnie się wcisnę. Dobra, także naprawdę dużo, dużo pieniędzy się szykuje, a ponadto nie zapomnijmy oczywiście też o mleku, które się sprzedaje codziennie. I myślę, czy właśnie powoli by sobie też tego... Znaczy nie, w sumie to jest spoko, że też one się codziennie, no w sumie tak, to jest spoko, bo myślałem, żeby sobie właśnie może beczką jakby gdzieś tam dowozić, ale mówię, a zresztą w sumie po co aż tyle, nie, się z tym bawić. Dobra, ja też jeszcze sprawdzę, trzeba na pewno, że cię mam dosiane, bo tutaj trochę tak nie bardzo widać, czy jest siane, czy nie siane. Mam na tyle poromane tekstury tej gleby, że nawet nie wiem, nie? No ja też tyle albo widzę. Dobra, chyba dosiane, jak coś to się przecież będzie można, no, to się najwyżej... To się zrobi jaka i tyle, nie? Okej. Okay. Dobra, to już żadnego ospania w takim razie. O, tu widzę paliwo mi zaraz się kończy w siłce. Także, siema Reza, ja mam jeszcze pełen zbiornik. Ta? A jak tam z naszynami się zostało w ogóle? A, 64% na spokojnie. Okay. Dobra, to tam resztę mi się oczywiście ten... Wodujemy sobie na gospo. Jakby co? A czekaj, tam przyczynek był wyrwany na końcu, czy nie? Bo jeszcze nawet nie pamiętam. Możemy podjechać zobaczyć. Zaraz zobaczymy, nie? No, tam jest przyczynek robiony, bo tam na początku nie robiłem, pamiętam. Ty, akurat deszcz pada, patrz, aleśmy skoczyli idealnie. O, idealnie. O kurde, czekaj, tak zamknę. Już nawet tego nie możemy zrobić wtedy, jak już pada. Tak? Już nie możemy? No się śmieje tak, że ten. A, że ten... Jest zrobiony już chyba. Zaraz sprawdzę. Czekaj, stanę sobie tutaj na chwilę. Jak to wygląda? No to trochę niedosiane, to już tak nie ma co się w tym błocie tapać, za chwilę, że się tym błota nie ma, ale no. O, dobra, to jedziemy. Pozamykam wszystko sobie, teraz tą wisiarczką mi się włączyła. No, także co, musimy tak teraz poczekać sobie dopiero do kolejnych etapów, bo tu nie ma za bardzo co robić, nie? Okej, okay, na targu jeszcze ludzie stoją, za chwilę się będą zwijać fajnie, jak deszczek pada. Tu non stop budowa. To co, zajdź na gospo, tam się myślę pożegnamy z odcinkiem, nie? Tak, dokładnie. Dobra. I zawika na spokojnie. Dobra. Elegancko, ale zestaw powiem ci naprawdę konkret wyglądający, nie? Mega rzecz. Ja też się z tym zgadzam. Ja niestety się akurat tym miałem robić w sumie uprawowy 7, ale mówię, jak ty robisz takim, to nie ma sensu uprawiać też, nie? To ma razie myśmy wcześniej uprawili. Dobra ludzie. Słuchajcie, dziękuję wam za uwagę, bardzo miło, żeście byli. Zapraszam serdecznie jeszcze raz mówię do Krzyśka na kanał, macie go w opisie. I zapraszam na kolejne odcinki. Dzięki czat, że ze mną był. I zapraszam do odwiedzenia mojego też tutaj Twitcha, żeby być na tych odcinkach razem z resztą, która tutaj właśnie teraz z wami się żegna, nie? Także dzięki, do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć, pozdrawiam, pa pa. Pa pa.